jetzt halt haben. Das ist, ja. Nee, nee. Das ist zunächst der Abgeordnete Korwin Mikke. Dziękuję, panie przewodniczący. Z przyjemnością zauważam, że pan González Pons powiedział, nie ma innego imperium w Europie, jak tylko imperium prawa. Nawet pani Zimmer powiedziała, nie chodzi o demokrację, ale o przestrzeganie prawa. I słusznie. Albo mamy demokrację, albo mamy praworządność. Bo często bywa tak, że prawo domaga się jednego, a większość domaga się czegoś innego i trzeba dokonać wyboru. Mówiłem o tym setki razy, kilka razy w tym parlamencie. W Polsce mamy doskonałą ilustrację. Gdy ktoś podnosił, że zmiany w Trybunale Konstytucyjnym są sprzeczne z prawem, działacze PiS mówili, no to co, my jesteśmy wybrani demokratycznie, a sędziowie nie są. Jestem za praworządnością, za niezależnością sądów. Ale czy wiecie państwo, za poprzedniej władzy przewodniczący owego Trybunału pisał pismo do premiera, czy wolno mu uznać ustawę za sprzeczną z konstytucją? I był to wymóg prawny. Jednak by rządziło prawo, musi być jasne i zrozumiałe. Niestety w Polsce pod okupacją Unii Europejskiej prawo stało się całkowicie niejasne i niezrozumiałe. A poza tym sądzę, że Unia Europejska musi być zniszczona. Tak, dziękuję bardzo. Das Wort hat jetzt für die ENF-Fraktion Herr Abgeordneter Marusik. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, na rozważanie politycznych czy prawnych dylematów Polski zdecydowanie nie tutaj jest miejsce. Te dylematy rozważane były, są i będą w ramach instytucji państwa polskiego. Więc proszę Państwa, więcej spokoju, więcej radości, więcej optymizmu, więcej wiary w Europę. Nie takie potęgi już przeszły do historii. Było wielkie, wieczne Cesarstwo Rzymskie, był wielki Związek Radziecki i nie ma ich, a Azja istnieje. Jeżeli nawet Unia Europejska przejdzie do podręczników historii, to Europa będzie istnieć. To jest w końcu kilkadziesiąt narodów, które jednego tylko pragną. Wolności i sprawiedliwości. Więc proszę Państwa, dajmy spokój tym naszym śmiesznym sporom i pomyślmy o Europie. Jeżeli tu jest ktoś, komu zależy na pomyślności Europy, to niech się zastanowi, co zrobić, żeby się nie mieszać do każdego kraju, nie mieszać się do każdej branży, do każdej firmy, nie mieszać się do każdej rodziny, w końcu nie mieszać się do każdego człowieka. Niech ludzie żyją życiem wolnym i dostatnim. Niech Europa będzie Europą narodów, wolności i sprawiedliwości. Dziękuję. Wierzmy w Europę. A jeżeli można jeszcze słów więcej, bo widzę, że czas mi się nie skończył, to proszę Państwa, cieszę się ogromnie, że ta debata sprowokowała zdroworozsądkowe myślenie na tej sali, bo my byliśmy zasklepieni we własnych sporach, które są oderwane od rzeczywistości, jaka kształtuje byt wokół nas i w całej Europie, i w naszych krajach, z których tutaj przyjechaliśmy. Więc jeżeli ten zdrowy rozsądek zwycięży i ta debata zacznie być toczona wokół realiów problemów Europy, to na pewno będziemy narodami uśmiechniętymi, zadowolonymi, rozwijającymi się, bezpiecznymi. Dziękuję. Okay. So, das Wort hat jetzt für die FDP-Fraktion Herr Iwaszkiewicz. Pani premier, szanowni państwo, w Polsce sytuacja jest normalna. I mówię to jako przedstawiciel opozycji. Demokracja parlamentarna działa, no, muszę powiedzieć niestety, podpisując się pod tym, co obaj moi przedmówcy powiedzieli. Dzisiejsza debata dotyczy przede wszystkim granic kompetencji Komisji Europejskiej i instytucji europejskich. Mamy do czynienia z ciągłym przesuwaniem tych granic, z dokładaniem kolejnych kompetencji, które nie mają swojego uzasadnienia w prawie unijnym. Komisja Europejska kreuje się na jakiś super rząd, szefa wszystkich szefów, nadzorcę rządów narodowych. Trzeba tu jasno powiedzieć, nie ma zgody na ingerencję Komisji Europejskiej w wewnętrzne sprawy suwerennych państw narodowych.
Dobre rady polityków niemieckich czy belgijskich zatrzymajcie dla siebie. Zajmijcie się swoimi problemami, bezrobociem niszczącym wasze społeczeństwa, imigrantami, którzy niszczą wasze kultury i poniżają wasze kobiety, kryzysem ekonomicznym spowodowanym przez głupotę waszych polityków. Szanowna pani premier, proszę przyjąć gratulacje za pani dzisiejsze wystąpienia. Jestem przekonany, że przyszłość Polski leży tylko w rękach Polaków i od nas jest zależna. Wszystkiego najlepszego. Die Fraktion der Grünen hat das Wort jetzt Frau Harms.